Niecodzienne historie, niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania, rzecz o żołnierzach wyklętych. Są tacy, którzy do dzisiaj uznają ich za przestępców i groźnych bandytów. Inni twierdzą, że wszystko już o nich wiemy, wszystko wiemy o żołnierzach wyklętych, dlatego po co dalej zajmować się tymi tematami? My twierdzimy zupełnie inaczej. Uważamy, że jesteśmy na początku pewnej drogi, drogi poznawania konkretnych życiorysów, konkretnych osób. Docieramy do nich dla Państwa, poznajemy ich pragnienia, marzenia, często cierpienia. Poznajemy losy rodzin uznawanych wciąż za rodziny bandyckie. Niecodzienne historie, niezłomni bohaterowie nienazwanego powstania. Tadeusz Płużański, zapraszam na nasz cykl. Przeprowadzę rozmowę z panem Zbigniewem Zaborowskim. Jest to druga część naszej rozmowy. Wracamy po przerwie. Proszę powiedzieć, co się działo w Opolu Lubelskim po wyzwoleniu go, tak zwanym wyzwoleniu przez Rosjan? No, przede wszystkim młodzież to odczuła i w gimnazjum i w liceum demonstrowano patriotyzm. Ja wtedy byłem uczniem gimnazjum i byłem jednocześnie też harcerzem drużynowym drużyny harcerskiej. No i ja przeżywałem te pierwsze dni tak zwanej wolności, no bo mogliśmy chodzić do szkoły, mieliśmy szkołę, no i mogliśmy prezentować swoje wartości, na które oczekiwaliśmy przez całą wojnę. Czyli można powiedzieć, że na początku ludzie cieszyli się. Na początku ludzie się cieszyli, tak, z tego wyzwolenia. To powiedziałbym, dotyczyło to kilku dni, tygodnia. No między innymi my jako uczniowie, jak cieszyliśmy się. Lekcja rozpoczynała się modlitwą i pieśnią marsylianką „Oto dziś dzień krwi i chwały”. Śpiewaliśmy i to była reguła, że przy każdym rozpoczęciu nauki tak zachowywali się uczniowie i nauczyciele dbali o to, aby tak się rozpoczynały lekcje. No, warto przypomnieć, że 10 kilometrów w prostej linii od naszego gimnazjum była Wisła, front niemiecki i czasami były pojedyncze strzały armatnie. No i w takiej atmosferze rozpoczynał się rok szkolny w gimnazjum. Ja byłem zaangażowany jeszcze społecznie, dlatego że byłem harcerzem i byłem drużynowym drużyny harcerskiej. Ale to nieco, ta sytuacja nieco się zmieniła, dlatego że harcerze prezentowali ten nurt niepodległościowy, nurt patriotyczny i śpiewali pieśnie na zewnątrz, ale wewnątrz też. Pieśnie patriotyczne. No i organizowaliśmy marsze. I na przykład jeden marsz to był bardzo ciekawy i no i nie jednocześnie też niebezpieczny, dlatego że dochodziliśmy prawie że do brzegu Wisły, do miejscowości Kamień. Po drodze śpiewając, no i warto zauważyć ten szczegół, że 2 razy zatrzymywani byliśmy przez gospodarzy, chłopów takich, i oni byli zażenowani tym i krytykowali, że myśmy śpiewali te pieśni polskie, patriotyczne. Tak to wyglądało w pierwszych dniach i tygodniach. No, powoli sytuacja się zmieniała. Zmieniała się w ten sposób, że zaczęły się na terenie miasta i okolic aresztowania. Aresztowania odnosiły się do osób, które należały do NZ-u, do AK i o których wiedziała milicja. Wtedy jeszcze była milicja i Urząd Bezpieczeństwa, który działał za plecami milicji. No i były przypadki aresztowania. I to z przykrością przeżywali wszyscy, ponieważ te aresztowania to odbywały się też na kanwie zaczynającego się procesu okupacji, świadomej okupacji Polski przez Armię Radziecką, ale tym zajmowały się nie wojska, nie żołnierze zwykli, tylko NKWD. I często to NKWD działało tajnie. To znaczy oni chcieli się zorientować, czy jest podziemie niepodległościowe. No i jak liczne. No i między innymi to się odbywało w ten sposób, że to NKWD przebrane po cywilnemu wchodziło do restauracji, do takich miejsc, no to były takie, powiedzmy, jadłodajnie tańsze. No i przechodzili tam i tam słuchali i prowokowali czasami, wypowiadając się. No i wtedy to oni brutalnie brali tego osobnika. Pamiętam, że to był taki Wojtalik, nazywał się. Mogę powiedzieć, że sąsiad mój, moich rodziców. No i jego wzięli i stał niedaleko samochód ciężarowy, taki wojskowy, rosyjski, bolszewicki. Notabene to był samochód z tego wspierania Związku Radzieckiego w czasie wojny przez Stany Zjednoczone. Stary, stary samochód amerykański, starego typu, taki Dodge tak zwany. No i oni, wracając do tego tematu, tego, których przeklinał na przykład Związek Radziecki, albo który na prowokacyjne pytania no byli, objawiali swoją wrogość, to ich brali pod rękę, wybierali i na ten samochód ciężarowy, na tego doża wkładali. No i wtedy byłem świadkiem tego zdarzenia, to ten właśnie ten Polak, mieszkaniec tego miasteczka, no widocznie sobie trochę wypił i tam siedząc na tej platformie tej ciężarówki, tam wypowiadał jakieś głosy i oni za miasto pojechali, kazali jemu zejść, powiedzieli: no a teraz uciekaj jak najszybciej. No to on wyszedł i jeszcze tam coś tam mówił, odgrażał się i wszedł w Żytowo. To był okres dokładnie 24, 25, 6 lipca 1944 roku. No i oni do niego z karabinu, z CKM-u wystrzelili całą serię i zabili go, on upadł tam. I wcale się przed tym nie kryli i mieszkańcom, którzy byli świadkami tego, to oni mówili, że to tacy wrodzy demokracji, to tak będą, tak skończą swoje życie, bo oni twierdzili przez cały czas i te władze cywilne, komunistyczne, polskie, to stwierdziło, że mamy teraz wolność i niepodległość. No właśnie, ale mimo wszystko pan się nie przestraszył i pan się zaangażował w konspirację powojenną. A, no tak, no zaangażowałem się dlatego, że no, byłem przekonany o niesłuszności tej władzy nowej i z kolei byłem przekonany o tym, że musimy walczyć z tym podstępnym przyjacielem, to znaczy NKWD radzieckie i UB, Urząd Bezpieczeństwa Polski, który składał się, ten Urząd Bezpieczeństwa, z Polaków, którzy przeszli całkowicie na służbę, tak ogólnie można powiedzieć, komunistyczną. No i wracając jeszcze do tego początku, to chciałem też zaznaczyć, że w pobliżu celu, który chcieliśmy osiągnąć, a chcieliśmy osiągnąć w Piotrawinie, obejrzeć takie cudowne miejsce, które no, było uznawane za cud, mianowicie, że wielka lipa rosła korzeniami do góry. No ona nie rosła korzeniami do góry, ale ona za to tak rozrosła się, że to znaczy ja wtedy nie wiedziałem, wydało mi się, że tak, ale tak było to traktowane, bo tę lipę posadził, no i właśnie tutaj trzeba trzeba się zastanowić, Oleśnicki, biskup Oleśnicki, który był jednocześnie właścicielem w tym okresie średniowiecza, był właścicielem tego regionu, to był, znaczy no regionu, no to był obszar kilku hektarów i tej właśnie lipy, która była uznawana za no, żywy przykład jak gdyby cudu, który miał miejsce tam. A jakie miał pan zadania w tej nowej konspiracji? A, w tej nowej konspiracji, o, to jest... Zadania miałem w pierwszym okresie, to tej konspiracji, o której mówimy, o której ja mówię, to jeszcze nie było w takim natężeniu, w takiej no, oczywistej, zewnętrznie się prezentującej tej konspiracji, dlatego że wtedy jeszcze nie było masowych aresztowań i wysyłek polskich patriotów do Rosji, do niewoli. I odbywało to się w ten sposób, że te osoby były aresztowane przez Urząd Bezpieczeństwa Polski i jako aresztanci wywożone do Majdanka w Lublinie. Majdanek to był obóz koncentracyjny i z tego obozu koncentracyjnego wysyłali tych aresztowanych do Rosji. No i rzecz ciekawa, że oni gdzieś po 2 latach zwolnili tych właśnie i przyjechali ci aresztowani tam, ale zostali aresztowani tylko dlatego, że byli podejrzani i niebezpieczni. No więc tak to, a pan zapytał o pierwsze lata, co ja robiłem, jak ja się tam zachowywałem. Więc ja się w tych pierwszych latach już angażowałem przede wszystkim w tej działalności patriotycznej, to znaczy prezentowania patriotyzmu w tych właśnie marszach harcerzy, no i następnie w tym, że pomagaliśmy w kolportażu prasy, bo już zaczęli produkować prasę polską, która była wydawana w Lublinie. I to już było w ramach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Tak jest, tak, tak. Przy czym ta wolność i niezawisłość już zaczęła działać w formie takiej konspiracyjnej, bo początkowo to otwarcie, a później konspiracyjnie po pierwsze kolportowano prasę, po drugie zaczęły powstawać takie może niezorganizowane oddziały zbrojne. Ale to było jeszcze w taki sposób no, łagodny, to znaczy bez demonstrowania walki, tylko w takiej konspiracji łagodnej, bez przelewu krwi. Natomiast z chwilą, kiedy zaczęły się te aresztowania, no to zaczęto jako reakcję na te aresztowania aresztować przede wszystkim, działać przede wszystkim przeciw Urzędowi Bezpieczeństwa i demonstrować polskość. No, demonstrować polskość przede wszystkim, że no, harcerze to jak było obchodzone 11 listopada, bo jak wiemy 11 listopada było świętem niepodległości przed wojną, w Polski przedwojennej. No i my w ten sposób harcerze no jakoś demonstrowali tą polskość. I teraz ja zostałem włączony przez kolegę, który znalazł się też w sytuacji krytycznej, ponieważ on, ten Morwa, on był narzeczonym, miał narzeczoną w Puławach, która została aresztowana, bo została podejrzana przez UB, że prowadzi działalność antypolską, antykomunistyczną. I ją aresztowali i ją tak skatowali w czasie przesłuchania, że zmarła. No i on wtedy stał się no, bardzo wrogo usposobiony przeciw milicji, tej milicji oficjalnej polskiej. No i wstąpił do podziemnej organizacji. I to on pana wciągnął do winu? On, tak. A kto był pana dowódcą wtedy? No wtedy dowódcą to był, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to było dość ścisłe. Właściwie był dowódcą jeszcze ten Sawan, ten, który był w czasie okupacji niemieckiej, ale on był takim już wtedy. No dla mnie to nie był podejrzany, bo on walczył z tymi, którzy z tą milicją i walczył na przykład z tymi, którzy no, przyjechali na przykład z wojska i na urlop. Wojsko nasze było tam na zachodzie, w pobliżu Odry. Wojsko polskie, już to nowe ludowe. No i były takie incydenty, że w pierwszym okresie, że my tutaj mieliśmy no, partyzantkę, a tu przyjeżdżali czasami na urlop, bo byli ranni i wymagali odpoczynku. No to ich wysyłali, zwalniali. Ale nie tylko to było przyczyną, bo na przykład ten były dowódca z okresu okupacji mnie powiedział i mówi tak: Zbyszek, nie ma wyjścia, coraz gorzej jest. I widzisz, co się dzieje, można zostać zabity przez każdą ze stron, bo działają tutaj różne siły i uciekaj na zachód. Gdzieś tam, gdzie ciebie nie znają i gdzie będziesz występował pod inną postacią. I ten mój były dowódca, no dowódca jeszcze, no poradził, żeby uciekać. Ja nawiasem mówiąc uciekłem, ale szybko wróciłem, bo tam, gdzie wspomniałem, było to spotkanie z tym z tymi chłopami tam przy tej, w Kamieniu, przy tej cudownej lipie. No bo zaczęto nas również eksterminować, tych harcerzy, tych żołnierzy, tych uczniów, którzy śpiewali polskie pieśni narodowe. No i ja już się zorientowałem i zresztą ten dowódca mi powiedział, mówi: Zbyszek, uciekaj, bo nie wiadomo, kto ciebie może strzelić, ciebie albo mnie. No i ja zdecydowałem się uciekać i wtedy, przy czym jeszcze przedtem bym powiedział, mówimy o dowództwie. Było, wspomniałem, że chodziłem do gimnazjum i ja byłem w tym gimnazjum drużynowym, a później chówcowym. W harcerstwie. W harcerstwie, tak. No i tego. No i my tam, działając propagandowo przede wszystkim, żeśmy kolportowali prasę z Lublina i z okazji świąt, które były, to organizowaliśmy te święta. To jakby mógł pan teraz opowiedzieć o akcjach, w jakich pan brał udział w Winie? No więc najpierw to powiem, że mój kolega serdeczny, z którym spaliśmy w jednym pokoju w moim domu rodzinnym, takim pokoiku na strychu, i który znalazł się w konspiracji, najpierw w czasie okupacji niemieckiej, a później w czasie okupacji sowieckiej. No i dlaczego on znalazł się w tym ruchu, w tym odłamie przeciw tej nowej władzy ludowej? No dlatego, że po pierwsze poglądy miał patriotyczne polskie, bo słuchał, co mówi rodzina, słuchał, co mówił mój ojciec i my w moim kręgu. No i widział, co się dzieje, a już jego postawie przypieczętowało aresztowanie jego narzeczonej, która zmarła w Puławach w czasie przesłuchania policyjnego, przesłuchania przez służby specjalne polskie i rosyjskie, i bolszewickie, i NKWD-owskie. No i on znalazł się w tym oddziale u Orlika, przy czym on miał, on stworzył grupę taką w tych, tam w Puławach, a właściwie za Puławami, jak to się nazywają, Ryki. Miał taką grupę bojową w sumie, która działała tam samodzielnie. No to była grupa za 20 osób i bardzo tak energicznie i z przekonaniem występował przeciwko Urzędowi Bezpieczeństwa. Ale pan należał do innej grupy. Nie, właśnie do niego. Mhm. I on mnie włączył do tej grupy. I ja byłem, no, odgrywałem tam dość istotną rolę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wykonywałem rolę łącznika, który przekazywał informacje pani tej Krystynie Głuskiej w aptece. Informacje w postaci takich zapisków krótkich, a poza tym to kupowałem leki, które były potrzebne partyzantom. Partyzantom, tak. Między innymi wtedy była ta akcja i Morwa mi przekazał i mówi tak: słuchaj, czekaj jutro o tej godzinie za bramą, tam gdzie ja mieszkałem, tam gdzie rodzice mieszkali i ja wtedy też tam byłem raz z rodzicami. No i ja czekałem i idziemy i w pewnym momencie jakieś 200 metrów, no może 300, ten właśnie Żbik mówi tak: słuchajcie, rozkazuję, że jak dojdziemy do tego punktu, to na mnie pokazuje, on nam wskaże miejsce, to wszystkich trzeba zabić. Od starego do dziecka. Ja mówię: jak to? Dzieci zabijać? To jest przecież morderstwo, to jest przecież nieuzasadnione niczym. Zacząłem tłumaczyć. A on mówi, tam zaczął mruczeć, ja jeszcze i mnie cholera walnął tym koltem. A miał taki pistolet, nie wiem czy znacie broń amerykańską, kowbojską. To jest taki długa lufa i naboje są w takim bębenku i dość ciężki ten pistolet jest. I jak mnie uderzył, to ja padłem na miejscu. No ale później wstałem i doszliśmy tam do celu. No i zaczęła się strzelanina do tych właśnie, którzy mieli być zgładzeni ze względu na to, że oni przyczynili się do aresztowania no, kilku osób tam w tym UB, a w ogóle to byli członkowie Urzędu Bezpieczeństwa. Ale koniec końców do tego domu nie udało wam się dostać. Nie udało się dostać, dlatego że dom miał bardzo takie drzwi dębowe jeszcze przedwojenne i oni zaczęli strzelać ze swojej strony. I w związku z tym zrezygnował ten dowódca, który prowadził tą całą akcję. No i jeszcze mi tak powiedział, cholera, nie mnie powiedział, tylko tam powiedział w tej grupie, która była, mówi: jak będziemy wracali, to tego pentaka trzeba zastrzelić. To znaczy mnie. No i Romek Morwar Romek Feigert do mnie podszedł, bo to grupa ludzi była tam przy tym miejscu, gdzie mieszkali ci ubowcy. Podczas mój Zbyszek uciekał, bo dowódca powiedział, że jak będziemy wracali, to zastrzelicie. A ja już to usłyszałem, ale jeszcze mi powiedział i ja wtedy odskoczyłem w pewnym momencie, jak z ich strony granaty były rzucane na zewnątrz. No i tam przez te ogródki działkowe i tak dalej uciekłem na teren, powiedzmy, stacji kolejowej i później jeszcze dalej. Tam były takie stawy rybne i jakoś tam się udało mi uratować. W nocy spałem w lesie, bo się bałem, że mnie będą szukali. A potem miał pan jeszcze kontakt z ludźmi z konspiracji? No tak, no oczywiście, że miałem. A wykonywał pan zadania jakieś później? No później, no to były te zadania związane też z akcjami powiedzmy zbrojnymi, tak, z tym, że niekoniecznie krwawymi. Ale... A jakie to były akcje? No, jakie to były akcje? No, były akcje na przykład takie, że trzeba było zaraz, żeby sobie dobrze przypomnieć. Na pewno to były akcje związane z tym, że kupowałem medykamenty, lekarstwa i przekazywałem pewne informacje tej Zofii Głuskiej. Czyli pana podstawowe zadania w konspiracji, no to były zadania takie łącznikowe bardziej. No można tak no to zależy, w której w tej konspiracji. Też jako zaopatrzeniowiec, no po wojnie. No nie, no właściwie to byłem bez przerwy w układach zbrojnych. Albo miałem pistolet z sobą, albo nie miałem, albo niosłem amunicję, która ważyła 20 kg, albo nie, albo wiozłem zrzut, bo były jeszcze takie... A zrzut to w czasie wojny? No w czasie wojny, tak, tak. Zrzut w czasie wojny. Tak, a ja pytam o powojenne pana obowiązki. No to powojenne, tak jak mówiłem. No co jeszcze powojenne, to były takie, że musiałem się zaopiekować Morwą, tym kolegą, tym, który miał tą grupę bojową win w okolicach Ryk, bo zachorował na... No, jak to się nazywa ta choroba? Ta, którą w Afryce się... Tyfus. Nie. Malaria? Malaria, no. Malaria, tak. Malaria, no Romek, no i gdybym nie ja, to on by zmarł. Bo ja musiałem po pierwsze... Najpierw to go pilnowałem, żeby jakoś nie umarł tam na tym, bo on miał temperaturę 41 stopni, a leżąc pod pierzyną drżał i mówił: wy ukryj mnie, jeszcze ukryj, bo mi zimno jest strasznie, bo te komórki były zjadane przez tą chorobę, malarię. Czyli on się ukrywał u pana w domu? Tak, tak. I długo pan tak musiał się nim opiekować? No... Właściwie to do końca wyzdrowienia. Ale ile to wyzdrowienie trwało, to nie wiem. Bo udało się mnie pojechać do Lublina metodą taką, no powiedzmy, uproszczoną, że mnie do jednego miejsca, do Chodla i później dalej. I w Chodlu kupiłem, w Lublinie kupiłem no ten lek przeciw malarii. I to go uratowało. Rozumiem. Ale w pewnym momencie, to już po tej akcji, nieudanej akcji w Opolu Lubelskim, pan zdecydował się na wyjazd do Wrocławia. Tak. Skąd taki pomysł? No, pomysł taki, że jak to się mówiło w tym czasie, że niektóre osoby, niektórzy ludzie byli spaleni. Spaleni ze względu na swoją działalność poprzednią. No i ten mój bezpośredni dowódca, Sawan, do mnie mówi tak: Zbyszek, jest źle. Ja mówię: dlaczego? Co się dzieje? Jest takie zróżnicowanie podziemia w tej chwili zbrojnego, że nie wiadomo, kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem i przed kim trzeba się kryć. I radziłbym tobie, ty nie masz rodziny, uciekaj jak najszybciej na ziemię zachodnie. Tam jeszcze nie ma tego środowiska, tam są obcy ludzie i tam możesz ukryć swoją osobę, oczywiście nie demonstrując, nie pokazując się, kim jesteś i co robiłeś i co robi. No właśnie, a dlaczego pan się nie chciał ujawnić? Proszę? A dlaczego pan się nie chciał ujawnić? W 1947 roku była amnestia duża. Dlatego, że nie wierzyłem w tą amnestię, bo aresztowali później zaraz. I aresztowali, przy czym to aresztowanie było takie, powiedziałbym, łagodne, bo ich uwięzili najpierw na Majdanku, w tym obozie koncentracyjnym koło Lublina. Wywieźli ich stamtąd do Rosji, ale później oni mogli wrócić i wrócili. Mhm. No dlatego uciekałem, a miałem jeszcze tam przecież razem żyłem w tym czasie w gimnazjum z osobami, które były w konspiracji. Był Gawroński, porucznik Gawroński, który był dowódcą oddziału na Powiślu, to znaczy tam nad Wisłą. I on nam radził, mówi: chłopaki, uciekajcie. Ale jak rozumiem, pan po wyjeździe do Wrocławia już nie miał z nimi kontaktu. No to znaczy, po wyjeździe do Wrocławia nie miałem kontaktu bezpośredniego, natomiast miałem pośredni kontakt, to znaczy spotkałem się z jednym, ale nie nawiązywaliśmy żadnego służbowego kontaktu. Rozumiem. I między innymi dlatego, że Jędrek Jarosławski, dowódca mojej drużyny harcerskiej z Opola Lubelskiego, który notabene zginął tam później pod Opolem, mówi tak: Zbyszek, z nikim nie rozmawiaj. Jak spotkasz znajomego, to udaj, że nie zauważyłeś go i idź dalej, dlatego że jeżeli jego aresztują, to on nie wytrzyma tych tortur, które stosuje UB, i wykryją ciebie. Czyli i dlatego pan później nawet w liceum czy w wojsku nie przyznawał się do działalności konspiracyjnej? Nie. Ja się sam nie przyznawałem, ale w wojsku mnie w pewnym sensie, tak można powiedzieć, oskarżyli i wykryli moi koledzy, ale moi koledzy stąd tutaj, z Opola Lubelskiego, którzy przekazali informację i ta informacja dotarła do Wojskowej Akademii Technicznej, w której byłem podchorążym. No właśnie, bo później pan po skończeniu w liceum we Wrocławiu, pan został pan wcielony do wojska i poszedł pan właśnie do Wojskowej Akademii Technicznej i tam pan został aresztowany. To proszę powiedzieć o tym więcej. Dlaczego pan został aresztowany? Dlatego zostałem aresztowany, że w Wacie trzeba było napisać taki swój jak gdyby życiorys, wypełnić ankietę personalną. No i w tej ankiecie powinienem napisać, że ja byłem w konspiracji w czasie okupacji. I ja tego nie napisałem tam. W ogóle pominąłem. Ale ktoś mnie z tych, bo byłem prawdopodobnie w mundurze raz, chociaż unikałem tego, w mundurze na urlopie, i ktoś mnie, powiedzmy, oskarżył i ta wiadomość została przekazana do WAT-u. I pan wtedy został wezwany na przesłuchanie do informacji wojskowej. Tak. Jak te przesłuchania wyglądały? No, to były przesłuchania straszne, bo notabene prowadzącym dochodzenie był oficer informacji wojskowej Marian Cimoszewicz. Marian Cimoszewicz, tak jest, tak. Marian Cimoszewicz, ojciec tego Cimoszewicza, który teraz jest tam w Unii. Był politykiem. Tak. Był politykiem, tak. No i on mnie wtedy przesłuchiwał i walczył w tym, walił po karku, z tyłu. To znaczy, to wyglądało w ten sposób, że on siedział za mną, ten Cimoszewicz, a przede mną siedział oficer, który zapisywał przebieg przesłuchania. No i jak ja mówiłem, on pytał, to ja odpowiadałem to, co mogłem odpowiedzieć, i na przykład nie odpowiadałem na pytanie, jakich kolegów ja znałem tam, tych w jednym oddziale, w jednej grupie i w ogóle tam w tej miejscowości. No to ja podałem tych, którzy już zginęli, umarli, nie żyli. To on się dowiedział, to jak mnie wezwał później po raz drugi, to się wściekł i tak mnie walił, mówi, ty mnie chcesz oszukać? O bratku, nie da rady. Mówi, nie tacy byli jak ty i nie udało im się uniknąć kary. No i mnie walił w kręgosłup tylny i zapisywał, i ja faktycznie do końca to nie wydałem nikogo. No bo wiedziałem, że jak wydam, to będzie jeszcze gorzej. No tak, a koniec końców nie mieli na pana zbyt wielu dowodów. No raczej nie mieli, chyba nie mieli, tak. I pana wypuścili po pewnym czasie. Wypuścili mnie z tego aresztu. Tak. Z tego aresztu, tak, wypuścili mnie. I to było takie, powiedziałbym, bardzo dla mnie zaskoczenie pozytywne, bo wtedy uciekł samolotem z Polski. Jak on się nazywał teraz? Bo pan ponownie został aresztowany po ucieczce z Polski lotnika Franciszka Jareckiego. Jarecki, tak, Jarecki. I to już było drugie aresztowanie. Drugie aresztowanie, tak jest. No i bo tak, bo to była jakaś tam zabawa taka w okresie tym zabawowym, jak to się nazywa ten okres, już zapomniałem. No. W każdym razie w tym okresie była zabawa zorganizowana w kasynie pułku lotniczego, który był obok Wojskowej Akademii Technicznej. I tam przy jednym stoliku siedział mój kolega z jednego roku, który miał na imię Zbyszek i też był podchorążym czy studentem na Wydziale Uzbrojenia. Wszystko się zgadzało, tylko nie zgadzało się co do osoby. I on... No i on, jego nie aresztowali, aresztowali tylko mnie. Ale... Bo to ten drugi Zbyszek był niejako świadkiem tej ucieczki. No tak, był świadkiem tej ucieczki, dlatego że siedział przy jednym stoliku z tym... Jareckim. Przy jednym stoliku i przy tych dziewczynach. Ja jadłem jedną, ja znałem tylko jedną z tych dziewczyn. No to ona się przyznała, że ona znała Zbyszka z fakultetu z uzbrojenia. I dlatego pan znowu trafił do aresztu? I znowu trafiłem do aresztu. I znowu pan trafił na Cimoszewicza? I znowu trafiłem na Cimoszewicza. I Cimoszewicz, szlak go trafiał. No i on mi obiecywał, że ja dostanę, że on mnie będzie oskarżał z paragrafu na 30 lat albo dożywocie. No tak mi obiecywał. Ale to mówi, on mówi tak, to ja nie wiem, czy to ja jestem taki życzliwy dla ciebie, ale nie wiem, czy mój przełożony dowódca, tylko nie pamiętam teraz nazwiska, to był szef NKWD, nazwiska polskiego, Rosjanin z NKWD, który był wtedy szefem informacji wojskowej. Informacji wojskowej. Ale jak sytuacja się rozwijała? Nagle przychodzi do mnie oficer i zwalnia mnie z aresztu, tylko musisz podpisać mi zobowiązanie, że ty byłeś ostatnio na urlopie w związku z ciężką chorobą matki i musiałeś wyjechać. No bo ja tam z tydzień czasu siedziałem w tym więzieniu. W tym więzieniu, tym takim Wojskowej Akademii Technicznej, albo nie, można to nazwać garnizonu lotniczego. A przyszedł do pana inny oficer, ponieważ Marian Cimoszewicz został odsunięty. Odsunięty został, tak jest. Marian ten został odsunięty. No i ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje, bo no bo tak, tutaj ten mi mówi, że z łaski mi da w oskarżeniu prokuratorskim będzie oskarżony z paragrafu na dożywocie, a tu nagle jestem zwolniony. Można powiedzieć, że miał pan wielkie szczęście. No tak, to miałem wielkie szczęście, ale dzięki czemu? Dzięki temu, że Stalin umarł. Bo Stalin umarł i myśmy jeszcze o tym absolutnie nie wiedzieli. Dopiero w pewnym momencie zebrali wszystkich podchorążych wojskowych w jednej wielkiej sali i ogłosili, że zmarł Stalin. I taka była wtedy moja reakcja, że niektórzy, niestety tak było, niektórzy podchorążowie, niektórzy oficerowie, którzy tam byli na tym zebraniu, na tej zbiórce, płakali z tego powodu. A ja zagryzałem język, żeby nie śmiać się z radości. No, efekt był końcowy taki, że nas zwolnili i ja już nie byłem aresztowany, tylko przedtem wymógł na mnie ten Cimoszewicz, że ja byłem nieobecny z powodu choroby matki. I później już informacja wojskowa dała panu spokój. I później informacja wojskowa dała mi spokój i odbyło to się w ten sposób, że tak jak powiedziałem, że było zebranie, że wszyscy płakali z tego, że przeżywali ten ból śmierci Stalina, a ja się cieszyłem, no ale znalazłem się na takim rozdrożu i nie wiedziałem, co robić. I wzywa mnie oficer polityczny tego Wydziału Uzbrojenia. No i on mówi, co wy robicie? Ja mówię, no nie wiem, co mam robić. Chciałem właśnie zapytać. Słuchajcie, to ja nie będę pytał dowódcy Wydziału Uzbrojenia, tylko teraz wam oznajmiam, że jest za 2 tygodnie obrona pracy dyplomowej, ukończenia studiów. Ja mówię, no tak, ale ja jestem jeszcze aresztowanym. Jakim aresztowanym? Wy nie jesteście aresztowani. Wy teraz jesteście wolni i musicie usiąść i szybko przygotować się do egzaminu dyplomowego. Ja mówię, no dobrze, no to muszę udać się do miejsca zakwaterowania i tam w moim pokoju zorganizować sobie warunki do tego, aby się przygotować do tej pracy dyplomowej. No oczywiście, że tak, że jak najszybciej, ani minuty tracić, tylko idźcie i uczcie się, przygotujcie się, bo będziecie wezwani na egzamin. A później panu szło na tyle dobrze, że pan został dyrektorem Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Ale to później, później, to znaczy później, znacznie później. No najpierw to było tak, że ja zostałem zwolniony z tego aresztu i zdałem ten egzamin dyplomowy. I zdałem ten egzamin, tak jak komisja oceniła, na bardzo dobrze. No i w związku z tym później ja zostałem, zaraz, żeby tutaj nie pomylić chronologii czasu. No tak, została ogłoszona uroczystość przekazania dyplomów ukończenia studiów i nominacji na stopnie oficerskie. I to się odbyło w ten sposób, że w komendzie Akademii była wielka sala, taka powiedzmy reprezentacyjna, i w czasie tej, i to nie wiem jak to, dlaczego tak oni zorganizowali, w czasie tej uroczystości ukończenia studiów wręczali dyplomy ukończenia studiów i awanse, nominacje oficerskie. Ja wtedy dostałem 2 nominacje. Jedna nominacja to była nominacja na stopień kapitana i to była nominacja, powiedzmy, jak to wtedy nazywano, takie wyróżnienie. No. Ale to się tak w wojsku nazywało ciekawie. No i druga nominacja to nominacja na tytuł inżyniera artylerii. No i jeszcze, powiedzmy, skierowanie na odpoczynek, na wczasy, na 2 tygodnie takiego odpoczynku. No i skończyła się dla mnie, powiedzmy, no taka straszna, no tak można powiedzieć, straszna katorga w tej końcowej części moich studiów i rozpoczynałem normalne życie. Rozumiem. A proszę powiedzieć, tak z perspektywy lat, czy żałuje pan swojej działalności konspiracyjnej? No nie żałuję, bo ja działałem w interesie Polski. No nie żałuję, no jak? No ja działałem przede wszystkim dla kraju. Zarówno wtedy w czasie okupacji niemieckiej, jak i w czasie okupacji sowieckiej.